Dzień dobry, z tej strony Miłosz z kanału Uwaga Rzucam, a dzisiaj mam dla Was grę treningową, która pomoże Wam potrenować i docelowo, mam nadzieję, rzucać lepiej wartości podwójne. Zapraszam! Gra treningowa, o której będziemy dzisiaj mówić, ma naprawdę bardzo proste zasady i tak naprawdę jest to rozgrywanie legów w pewnym specyficznym formacie, a dokładniej 101 double in, double out, co oznacza, że na początku lega mamy 101 punktów i żeby w ogóle rozpocząć punktowanie, to musimy trafić wartość podwójną, no i klasycznie według tych standardowych zasad musimy też lega wartością podwójną zakończyć. Jeżeli nie trafimy wartości podwójnej pierwszą lotką, dla tych, co nie kojarzą formatu double in, to taka lotka się nie liczy. Czyli na przykład, jeżeli ktoś chce zacząć sobie punktowanie od topa i trafi pierwszą lotką tutaj, to ta lotka liczy się za zero. Jak trafi drugą lotką tutaj, to też ona się liczy za zero. I dopiero jak trzecią trafi w jakąkolwiek wartość podwójną, łącznie oczywiście z czerwonym środkiem, no to wtedy ta lotka się zalicza. Jeżeli ktoś celował w topa, powiedzmy dwie lotki nie trafił, ale trzecia lotka zeszła mu w podwójną piątkę, no to też oczywiście taką lotkę zaliczamy, no i jest to po prostu 10 punktów. Jeżeli pierwszą lotką trafimy i później zaczniemy coś punktować, no to też oczywiście taki wynik się liczy i w tym przypadku, jeżeli ta lotka była rzucona pierwsza, no to oczywiście jest to 130 punktów. Czyli żeby rozpocząć punktowanie w legu, to po prostu musimy trafić wartość podwójną. No i cóż, musimy po prostu zrobić 101 punktów double in, double out, czyli musimy trafić podwójną i na rozpoczęcie, i na zakończenie tego lega. No i dzięki temu te podwójne będziemy trenować. W jakich formatach wykorzystać to do treningu? I tutaj mamy naprawdę różnorodność. Ja Wam jakieś tutaj swoje zaproponuję, a Wy też możecie wymyślić sobie inne. Po pierwsze, jeżeli chcecie trenować samemu, no to możecie sobie narzucić liczbę lotek. Czyli na przykład staracie się zamykać lega 101 double in, double out albo w 6 lotek, albo w 9. Jeżeli Wam się uda, to powiedzmy, że przypisujecie sobie punkt na plus. Jeżeli Wam się nie uda, to punkt na minus. I staracie się zdobyć jak najwięcej punktów. Oczywiście możecie też ściągnąć aplikację i ustawić sobie grę z komputerem właśnie w tym formacie. Wtedy dostosowujecie poziom komputera mniej więcej do swojego. On zapewne będzie kończył w podobnej liczbie lotek, więc też będzie pociągał Was do tego, żebyście starali się kończyć co najmniej właśnie w takiej ilości lotek, czyli tam powiedzmy jakiś komputer poziomu, nie wiem, strzelam siódmego, będzie kończył przeciętnie w piątej lotce, więc będziecie się musieli starać, żeby właśnie coś koło piątej lotki zamykać. Oczywiście to tylko przykład, ale myślę, że spokojnie na aplikacji taki format znajdziecie, więc możecie sobie grać z komputerem. Możecie grać sobie również to na żywo ze swoimi kolegami, ze swoimi sparring partnerami, czyli po prostu właśnie gracie normalne legi, tylko w formacie 101 double in, double out i gracie na przykład do iluś wygranych legów, czyli żeby znowu zacząć punktowanie, to trzeba trafić podwójną i żeby skończyć lega i dopisać sobie punkt legowy, no to trzeba oczywiście też lega wartością podwójną zamknąć. No i tak naprawdę to tyle z tych formatów, co mi na pierwszy rzut oka przychodzą do głowy. Tak jak mówię, możecie tu wymyślać naprawdę różne rzeczy. Niemniej sam format ten 101 DIDO jest moim zdaniem naprawdę fajną wersją, fajnym treningiem wartości podwójnych i sam w ostatnim czasie dosyć mocno uskuteczniam. Także teorii tyle, tak naprawdę, tak jak mówię, bardzo prosta sprawa, po prostu określony format gry, mniej punktowania, więcej podwójnych. No a teraz zróbmy sobie praktykę, czyli pokażę Wam, jak rzucam parę legów właśnie w tym formacie. Ok, przejdźmy zatem do praktyki. Spróbuję sobie zagrać parę legów 101 double in, double out samemu. Spróbujemy sobie też od różnych podwójnych zacząć. Także nie przedłużając idziemy na tarczę i zaczniemy sobie od topa. Zero punktów, nie wszedłem, żadna lotka nie trafiła podwójnej, więc cały czas mam 101 do końca. Cały czas mam 101 do końca. Ograniczę sobie na 9 lotek, czyli jeżeli po 9 nie uda mi się skończyć, to po prostu zacznę kolejną rundę. Będę się starał trafić jak najwięcej.
Dobra, już wiem, że mi się nie skończy. O, ostatnia luźną ręką trafiona. Dobra. Pierwsze pudło, lecimy dalej. Powiedzmy 19 teraz. Ok, i 25 na double 19, nietrafione. Mamy 57 punktów, czyli zostaje mi 44. Czwóreczka na topa. Ok, teraz ładnie zamknięte na 5 lotek, więc przechodzimy sobie na kolejne rozpoczęcie. I co tym razem? A nie wiem, niech będą 18. Ok, czyli 25 na topa. Zostało mi przed chwilą 65. Trafiłem 14, więc zostanie mi 51. O, dobra. 18 zostaje do końca. No i dobra, nie udało się zamknąć w 9 lotkach, także mam 1 do 2. I spróbujemy sobie jeszcze raz. Może dobę 16. Ok, 69 zostaje. 43 do końca. 43, a to zostańmy sobie na 16. Osiem zostaje po 6 lotkach. No i dobra, trafiona 7 lotką. Oczywiście możemy zacząć bólem. Spróbuję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Możemy zacząć i skończyć bólem. Cofnę sobie to na filmie. Myślę, że był. Tylko się odbił. Dobra. 3 lotki za 0, a ja nie wiem, gdzie mi lotka wpadła. Okej, znalazłem. Ej, dalej 0. To co, ból, jedynka i ból. O, to było dobre. No dobra, bóla mi się nie udało nawet ustrzelić. Chociaż kusi, żeby jeszcze popróbować. Dobra, jeszcze jedną kolejkę. Aż. Dobra, tak więc wygląda. Myślę, że zasady są proste. Myślę, że to, co powiedzieliśmy na początku, było wystarczające, ale żeby tutaj dopełnić ten odcinek, to również taką część praktyczną sobie zrobiliśmy. Ile skończyłem? 2 do 2 chyba. 2 trafiłem, 2 nie trafiłem, także jakbym sobie jakoś to, nie wiem, zapisywał w dzienniczku treningowym, to bym sobie właśnie zapisał, że 2 legi udało mi się skończyć, 2 mi się nie udało skończyć, no i że grałem na 9 lotek, bo tak jak wspomniałem, możemy sobie ilość tych lotek zwiększać lub wybierać dowolnie. No i cóż, mam nadzieję jak zwykle, że odcinek był przydatny. Widzimy się w kolejnych odcinkach z serii treningowej, ale również innych. Także co, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.